Choć do Wszystkich Świętych zostało jeszcze kilka dni, to na wielu cmentarzach już widać wzmożony ruch. Mieszkańcy sprzątają groby bliskich i kupują znicze, kwiaty i inne ozdoby. Podobnie jak w ubiegłych latach, 1 listopada na cmentarze dojedziemy bezpłatnie komunikacją miejską. Paweł Jędrusik. To cmentarz w Katowicach. Choć na razie tłumów nie ma, to co kilka chwil ktoś przyjeżdża, aby umyć i posprzątać groby bliskich. Jest też większe zainteresowanie zakupami przy stoiskach obok cmentarzy. Na razie tam coś się zaczyna kręcić, no ale to jeszcze nie jest to. Co klienci przychodzą kupować, co najczęściej wybierają? No w tym momencie najchętniej wkłady, bo na razie chodzą i sprzątają, nie? Ale ci, którzy kupują znicze i ozdoby, mówią wprost, jest drożej niż rok temu. Ceny są naprawdę bardzo wysokie i zostawiamy czasami na grobach nieprawdopodobne pieniądze. I to chyba nie tylko ja, musimy to chyba przemyśleć na przyszły rok, bo to są już, zaczyna to być tysiącami złotych. Co najbardziej drożeje? To znaczy znicze może nie, ale wszystkie ozdoby. Podobnie jak w ubiegłych latach, Zarząd Transportu Metropolitalnego w Dniu Wszystkich Świętych zapewni bezpłatną komunikację miejską, żeby dojechać na cmentarze. Będą uruchomione także dodatkowe połączenia, niektóre z nich już od 28 października. Tych linii będzie 18 i one będą kursować w 11 miastach. W Będzinie, w Czeladzi, w Chorzowie, w Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Knurowie, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Tychach. Trasy tych autobusów zostały poprowadzone w taki sposób, aby pasażerowie mogli dogodnie dojechać w możliwie wiele miejsc. I zarówno ZTM, jak i Śląska Policja apelują, aby wybrać tego dnia komunikację miejską. W rejonie cmentarzy z pewnością będzie bardzo wzmożony ruch. Święto oznacza też kolejną akcję znicz, która rozpoczyna się już za kilka dni. Policjanci w okresie od 31 października do 2 listopada w sposób intensywny będą tutaj monitorować główne ciągi komunikacyjne oraz nierzadko będzie zmieniona organizacja ruchu, dlatego policja apeluje, aby przede wszystkim tutaj stosować się do poleceń policjantów oraz do nierzadko zmienionej organizacji ruchu wokół cmentarzy. Policjanci apelują też do kierowców o ostrożną jazdę, w szczególności gdy ktoś ma do pokonania długą trasę, aby odwiedzić groby bliskich.